Witam. Na wstępie pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Twoje filmiki oglądam z zapartym tchem. Jesteś dla mnie ogromną inspiracją. Od dłuższego czasu prosiłam Boga o kogoś, kto pokaże mi drogę. Bo szukałam, czytałam, ale ciągle było za mało. Cieszę się, że masz odwagę mówić o tym głośno. Bardzo Cię popieram. To, o czym opowiadasz, jest mi doskonale znane, tylko nigdy nie zagłębiałam się, czym to tak naprawdę jest. Opuszczałam ciało wielokrotnie, ale teraz wiem, że był to przypadek, nie robiłam tego świadomie. To, co widziałam, przerażało mnie i uciekałam. Ostatnio, gdy prosiłam o opiekę nad pewną osobą, ukazał mi się jasny, złoty trójkąt. Ale wiesz, taki bez oka w środku. Kilka razy widziałam Ducha Świętego i to, jak opowiadałeś o nim, było prawdziwe. Też odczuwałam coś wspaniałego. Nie potrafię na tego opisać. Teraz, gdy rozmawiam z kimś, ukazuje mi się srebrny punkt. Coś jak gwiazda i mocno świeci srebrnym światłem. Nie mam pojęcia, co takiego i co oznacza. Śmiesznie to wygląda, bo zamiast patrzeć na rozmówcę, patrzę w to światełko. Od kilku dni przed snem widzę rozświetloną kulkę, która jest ciemna w środku. Przypomina zaćmienie słońca i zmierza w moim kierunku. Długo mogłabym opisywać. Mam nadzieję, że odezwiesz się i odpowiesz mi, cóż to może być. Z góry dziękuję. Ja również dziękuję. Za list. No i od razu chciałem przeprosić, że kuźwa, no że nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć, nie? Nieraz czytam i aż się gryzę. Kuźwa, no komu odpisać? No odpisać absolutnie nikomu, no bo już obiecałem sobie, że no nie będę odpisywał, bo to jest klawiaturowo, nie? Bo to jest naprawdę niewykonalne. A co, mam napisać dwa słowa tylko? To jak mam napisać dwa słowa, to w ogóle wolę wcale nie pisać. Albo kopiuj wklej robić, kuźwa, na odpiernicz. Nie, przyjąłem zasadę, że nie odpisuję klawiaturowo, nie? Nieraz po prostu nagram się na kamerę i w ten sposób podpowiem. Naprawdę to jest, kuźwa... Nieraz aż mnie skręca w środku, żeby odpisać, ale no nie mogę. Nie mogę, bo ja wiem, że co się potem... Jak to człowiek potem jest normalnie... ujebany, zniewolony, no cały czas tylko, kuźwa, pisanie, no. A ja tak sobie cenię wolność. Kuźwa, jak jeszcze jakiś lachom napiszę. Sorry, musiałem to powiedzieć. Jeszcze jakiś lachon napiszę. Pięknie napiszę. A ja nie mogę odpisać. Bo moje serce do Jezusa należy, po pierwsze. Właśnie, moje serce do Jezusa należy. A tak, o, zaraz powstanie jakaś więź, zaraz się zakocham. Nie mogę. Naprawdę, kuźwa. Dobra, do rzeczy. Ten srebrny punkcik, to srebrne światełko, które widzisz w trakcie rozmowy z kimś, czyli tutaj, to tak. Wiesz, musiałbym jeszcze tam parę pytań ci zadać, nie? Bo nieraz jest tak. Ja na przykład, jak zamykam podróż mentalną, czyli płytkie przesunięcie fazy, samym zmysłem wzroku przesunięcie fazy, lub nawet zamykam, gdy półświadomie się zamyka zamyślenie. O! Widzę te punkty. Patrz, teraz w tej chwili mówię, skupiony jestem na tym, co mam tutaj przed sobą, nie, kamera. A gdy się zamyślę, zaczynam coś mówić, trochę, w pewnym stopniu obraz przede mną znika i przenoszę się do miejsca, które opowiadam, nie? Mentalnie, podróż mentalną odbywam świadomie, nieraz półświadomie.
gdy wychodzę z tej podróży, to jest taki błysk i taki punkcik światła właśnie. To jest zamknięcie. To może być, może to być zamknięcie po prostu przesuniętej lekko fazy, albo, bo to raczej w twoim przypadku to będzie, bo ty mówisz dalej, rozmawiasz z kimś, ten punkcik jest i nie znika, tak? I on się świeci i to opisujesz, że to dziwacznie wygląda, że tak jakbyś na rozmówce nie patrzyła tylko w ten punkcik, tak? Świeci srebrzystym światłem. Pracujesz ze srebrną energią. Najprawdopodobniej to jest bardziej trafnym zrozumieniem tego, co mi chcesz, o co chcesz się zapytać. Ze srebrzystych jesteś? To witaj w klubie. No, wrażliwi jesteśmy, nie? Srebrzyści, kurwa. Wrażliwe istoty. No, ale srebrzyste światło, białe światło zawiera w sobie wszystkie światła, wszystkie kolory. Mamy bardzo mocno rozbudowaną osobowość. Mnóstwo w nas jest różnych ja. Dalej piszesz, że jak zasypiasz, to widzisz światło, jakby zaćmienie słońca, takie przysunięte, zasłonięte. No jak ono jest za jasne, to oni tak robią. Oni, wyższe ja, wyższa energia twoja, nie? I się do niej przysuwasz. Tutaj piszesz, że oni do ciebie, czy ty do nich, tak? Jak zasypiasz, płyniesz w ich stronę. Zasłaniają się, no bo by kuźwa była taka radiacja, by byłoby tak jasno, żeby się od razu, wiesz, co to? I zaraz by się oślepła. Widzisz, Duch Święty fajny, nie? Prosiłaś kogoś o prosiłaś o pomoc dla bliskiej osoby i trójkąt ci się ukazał złoty. No to jest odpowiedź, że już jest ta opieka. Bóg nad tym czuwa, trójca. Odkrywaj dalej swoją tożsamość. Srebrzysta istoto.